Hej, siemanko, jestem Jacek Grzeczności i witam was dzisiaj oczywiście w kolejnym odcinku z gier Mobięcie. Oczywiście zagramy w grę Super Hexio. Jest to kolejna gra i ją, moi drodzy, na moim kanale. I jest to co gierka podobna do Hexario, jednak no tutaj trochę inaczej wygląda sterowanie. Znaczy nie sterowanie, tylko ten pasek trochę inaczej. No, a kiedyś nagrywałem pod taką podobną gierkę, a pomyślałem, że a co mi tam nagram dla was? Tylko coś tu się dziwne rzeczy dzieje. Widzieliście ten pasek przed chwilą? Nie wiem, o co chodzi z tym. Dobra. Spróbujmy wbić się na pierwsze miejsce. Jest tak na razie średnio możliwe. Muszę zdobyć masakrycznie dużo terenu i wszystko tutaj bronić przede wszystkim tego obszaru, który sobie przejmę. Jezu, gościu ma 22 tysiące. To nie wiem, czy uda mi się go przebić. Znaczy, jeżeli się postaram, to uda się. Potem jest jakiś zielony. To chyba pewnie ten jeden z gościu z tej całej, jak to się, jak to zawsze gracze tych gier mówią, na topce. Chyba to nie był ten typek, nie. To na pewno nie był ten typek. Mam jeszcze jedną gierkę yo dla was do nagrania. I tamta giera jest kozacka, którą drugą mam. Czekajcie. Toż, aż wystawiłem się, widzicie. Trzeba uważać, żeby się nie wystawić. I reklama, no oczywiście, standard. Musiałem zrobić, moi drodzy, cięcie, ponieważ wyskoczyła reklama, no standard, moi drodzy, nie. Dlaczego mi taki kolor daliście? To jest najbardziej męski kolor. Dobra. To teraz będziemy przejmować teren i nie wystawiać się, bo tutaj trzeba uważać, żeby się nie wystawić. Nie wiem, czy są punkty też za zabijanie graczy, bo w Hexario było tak, że dostawaliśmy punkty za każdego zniszczonego gracza. I mogliśmy mieć najmniejszą mapę w całej grze, a i tak przez zabijanie graczy można było być na pierwszym miejscu i mieć po kilkadziesiąt tysięcy punktów. Grze to tak wyglądało, a tutaj to nie wiem, bo jeszcze nikogo nie zabiłem, sam padłem. O tak! 500 punktów, aha, czyli jednak dostaje się punkty za gracza. O! Czyli nie muszę mieć jakiegoś super wielkiego terenu przejętego, wystarczy, że będę dobrze ubijać graczy. I mogę sobie tak 30 tysięcy uzbierać. Tutaj tak trochę śmiało przejmuję duży teren, za bardzo się wystawiam też za teren, za moją mapę przyjętą. Muszę też na to uważać, muszę też na to zwracać uwagę, żeby nikt mi czasem w pasek nie wjechał. Bo tutaj tego sąsiada nie ma na razie, więc mogę sobie tutaj śmiało przejmować. Myk. O, tu coś czerwonego. Myślałem, że to jest koniec mapy już. Gierka jest ciekawa, chociaż jak na tak teraz przyjmuję teren, nic się nie dzieje, to jest tak trochę nudno, ale zaraz jak się z jakimś sąsiadem zacznę bić o teren, no to będzie ciekawie. No, właśnie typ kogoś wyeliminował. Mamy 1200 punktów. Wydaje się, że tutaj jest ten pierwsze miejsce. No dobra.
Jak mu tutaj przyjmę trochę terenu, to chyba tak, to jest to pierwsze miejsce. Tutaj zabiorę mu trochę więcej, żeby mieć już jakąś przewagę. Wiem, jestem głupi, że tak wystawiłem się, ale na razie nie ma tutaj tej osoby, tej właściciela tego terenu, więc nie będziemy się z nikim szarpać. To nie jest pierwsze miejsce tutaj. W Heksario też było tak, że jak, bo właśnie było tak odcięte terytorium nasze, widzicie teraz, to tamto terytorium albo znikało, albo myśmy je przejmowaliśmy. A tu jest tak, że ten teren cały czas jest, widzicie tam mały kawałek. 20 miejsce. O ty złodzieju rudy. No kurde, zaraz. Tak, załatwiłem gościa. Tak się to robi. Ej, naprawdę. Zobaczcie, ja tu niedługo już będę na końcu tego terytorium, a właściciela wciąż nie ma. Piętnaste miejsce. O Jezu, on ma tak dużo tego. To dlatego on nic mu to nie robiło. Żadnego zdziwienia, że o, co na tak nagle mi punkty znikają, bo on ma taki wielki teren przejęty. 7 minut. No cóż, odcinki z takich gier, u mnie to zazwyczaj 15 minut. Kurde, dotknąłem kościoła. No niestety, przegrałem. 2,1% całej mapy, czyli ta mapa jest naprawdę gigantyczna. No cóż, to była gra Super Hexio. Jeżeli chcecie więcej takich gierek, takich, znaczy nie, że takich podobnych do tej, tylko więcej gier EO, to piszcie śmiało w komentarzach. Możecie napisać też propozycje gier, gry mobilnej, gry oczywiście takie EO. Niekoniecznie musi być mobilna, może być nawet na komputerze, to spróbuję jakoś nagrać. Jeżeli macie takie gierki, no to możecie śmiało, moi drodzy, proponować. Także cóż. Jeżeli oczywiście lubicie te serie, strzelcie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy. Subskrybujcie kanał koniecznie, także dzwoneczkiem oczywiście, także elo.